zapraszam wszystkich do mojego profilu na Facebooku, wyjęty spod prawa. Jest to mój profil firmowy. Jestem prawnikiem i zajmuję się różnymi sprawami, różnymi trudnymi sprawami. Wyruszam z Łap do Zambrowa, gdzie wydarzył się w czwartek rano wypadek. W tym wypadku zginął 26-letni motocyklista. Blisko tego zdarzenia, być może zbyt blisko, być może nawet brali w nim udział, byli sędziowie Bogdan Zdziennicki i pani Gersdorf. Dzięki kierowcy ciężarówki, który przekazał policji film, na którym było widać moment zjechania motocyklisty na bariery energochłonne, wiemy, jak blisko wypadku był samochód małżonka pani Gersdorf, Bogdana Zdziennickiego. Nie ma lepszej metody na zbadanie miejsca wypadku, jak pojechanie tam. Dywagacja na temat wypadku tylko z filmu, tak krótkiego, jest skazana na duże ryzyko niedokładności i wyciągnięcie niewłaściwych wniosków. Dlatego jadę tam przeprowadzić pewne rozumowanie logiczne i wyciągnąć wnioski, jednoznaczne wnioski, a także stworzyć ewentualnie prawdopodobne hipotezy, które należałoby sprawdzić w toku śledztwa. Jeżeli to się uda, jeżeli będę miał takie wnioski, przekażę to prokuraturze i bardzo bym prosił, żeby prokuratorzy wzięli to pod uwagę, dlatego że te same wnioski przekażę dziennikarzom. Nie ma takiej możliwości, żeby osoba, która pouczała nas cały czas o tym, co jest praworządne, co nie jest praworządne, w tej chwili unikała odpowiedzialności za to, co się stało. No, zobaczymy, jak wyjdzie nam oblot i objazd miejsca wypadku. Jeszcze jadąc w kierunku Warszawy, możemy zapoznać się z infrastrukturą, która służy do monitoringu ruchu na drodze lub jego warunków. Tu mamy kamery, które patrzą w kierunku Białegostoku. Jedziemy dalej. Jest tutaj zjazd na kołaki kościelne. I co ciekawe, przy wyjeździe z tego miejsca obsługi podróżnych spotykamy kamerę. Jak widać, jest w prawym górnym rogu, ale my pojedziemy dalej. Teraz pojedziemy w drugą stronę, od Szumowa w kierunku Białegostoku. W Szumowie jest znana restauracja przydrożna. Jest to dobre miejsce, żeby stąd wyjechać i zobaczyć, czy są jakieś kamery po drodze. Tu skręcamy już w stronę drogi ekspresowej. Widzimy prędkość maksymalna 40 na godzinę na drodze dojazdowej i oznaczenie, że wjeżdżamy na drogę ekspresową. No i oczywiście tutaj należy uważać. Muszą uważać zarówno osoby, które wjeżdżają na ekspresówkę, jak i te osoby, które z ekspresówką podążają. Do Zambrowa zostało 12 km, ale jedziemy tutaj w trybie przyspieszonym sześciokrotnie, także za chwilę będziemy na miejscu. No i proszę, są kamery, które na pewno prokuratura może wykorzystać między innymi do sprawdzenia, czy kierowcy zarówno motocykla, jak i samochodu osobowego włączali kierunkowskazy, czy jechali prawym pasem jezdni. Dojeżdżamy do węzła Zambrów Zachód. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo ekranów dźwiękochłonnych i podążamy w kierunku węzła Zambrów Wschód, gdzie zdarzył się wypadek.
czyli około 60 km od Białegostoku. Jeszcze 3 km do węzła Zambrów Wschód. I tu musimy uważnie obserwować, co będzie dalej, bo właśnie zbliżamy się do węzła Zambrów Wschód, gdzie jest wpierw skrzyżowanie ze zjazdem w kierunku Zambrowa. I tutaj bardzo uważnie obserwujemy, ponieważ są bardzo istotne informacje. Tutaj jest pas zjazdowy. Tu na tej ciągłej linii jest mniej więcej tu skrzyżowanie i teraz tutaj widzimy dwa znaki ostrzegające, że będzie za chwilę następne skrzyżowanie. I teraz patrzmy na lewo, bo tu pojawia się taki ślad. Czarny ślad to jest ślad hamowania, on skręca w kierunku środka jezdni, znaczy środka drogi i tu, gdzie jest ten krawężnik po lewej, w środku tego krawężnika nastąpiło zderzenie, odbicie kierującego motorem w prawo, a motor posunął się po tej czarnej linii, która teraz jest na prawym pasie, w stronę prawej krawędzi jezdni i wylądował mniej więcej tu, gdzie kończy się pas wyjazdowy. I niestety nie było tutaj żadnych kamer. Jest sobota wielkanocna. Przyjechałem na miejsce wypadku, w którym brali udział Bogdan Zdziennicki i Małgorzata Gersdorf. Przyjechałem tutaj, żeby udowodnić pewną tezę, że zdarzenie, które miało miejsce, nie polegało tylko na nieudzieleniu pomocy, ale rzeczywiście było to przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jesteśmy na węźle Zambrów Zachód. Jakieś 100-150 metrów stąd zdarzył się wypadek. Jest z tego wypadku nagranie, które zostało wykonane przez kierowcę ciężarówki, który robi objazd i pokażę Państwu miejsce wypadku z różnych stron, oznaczenia drogowe i udowodnię tezę, że niestety Bogdan Zdziennicki, jeżeli on kierował samochodem, a wszystko na to wskazuje, bo temu jeszcze nie zaprzeczał, choć może się sytuacja zmienić, spowodował prawdopodobnie nieumyślnie, o winie umyślnej nie będziemy teraz mówić, ale nieumyślnie wypadek, w którym śmierć poniósł 26-letni kierowca motocyklu. Ja piję teraz kawę, dlatego że jest strasznie zimno dzisiaj. Może kubek znacie, natomiast w tym kubku to jest kawa, która jest produkowana w Afryce. I od razu chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście prowadzone przez fundację Nil Sine Numine. Pomaga ta fundacja dzieciom do wzięcia udziału w takiej zbiórce na dobre cele. Kawa jest też bardzo dobra, jest z Rwandy, tak jak już mówiłem. Wypiję teraz Orlen też. Orlen też ma dobrą kawę. Natomiast w tej chwili wykorzystuję jego kubeczek, żeby wypić sobie inną, nieco bardziej egzotyczną kawę i bardzo dobrą. Na czym polega problem w sprawie wypadku, który zdarzył się nieopodal Zambrowa? Otóż każdy zwraca uwagę, każdy ekspert na to, że państwo Małgorzata Gersdorf i Bogdan Zdziennicki, którzy są małżeństwem, nie udzielili pomocy. Tak, to prawda, nie udzielili pomocy. Oczywiście pani Małgorzata Gersdorf jako nieprowadząca samochód ma dużo lepszą sytuację. Niemniej jednak przysypianie nie tłumaczy jej, dlatego że pan Bogdan Zdziennicki nie spał za kierownicą i doskonale wiedział, że wypadek się zdarzył. A dlaczego wiedział? Dowiecie się z filmu.
Tu chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której eksperci nie mówią. Otóż w polskim prawie drogowym obowiązuje zasada prawostronnego ruchu. To znaczy, że kierowca jakiegoś pojazdu, na przykład samochodu, którym poruszali się Bogdan Zdziennicki i Małgorzata Gersdorf, powinien poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Na filmie z ciężarówki widzimy, że przestrzeń przed ciężarówką, a więc logicznie i przestrzeń przed samochodem Bogdana Zdziennickiego i Małgorzaty Gersdorf jest pusta. Nie trzeba nikogo wyprzedzać, nie trzeba niczego omijać. Ta przestrzeń jest pusta także poza kadrem. Dlatego, że zauważcie Państwo, że kiedy samochód Bogdana Zdziennickiego dojeżdża do miejsca wypadku, to potem następuje ten wypadek i zarówno samochód, jak i motocykl przemieszczają się jeszcze prawdopodobnie jakieś 200 metrów. W tym czasie w kadrze nie pojawia się żaden pojazd. Cały czas film jest kręcony. Jeżeli żaden pojazd się nie pojawia w kadrze, to znaczy, że przez pewien czas, także zanim Bogdan Zdziennicki wjechał samochodem w kadr, na tamtej przestrzeni też nie było żadnych pojazdów. Co to oznacza? To oznacza, że Bogdan Zdziennicki blokował lewy pas, czyli naruszał przepisy prawa ruchu drogowego poprzez nieustąpienie pierwszeństwa motocykliście. I nie ma znaczenia w tej chwili, czy zajechał mu drogę, czy nie, ponieważ motocyklista najwyraźniej poruszał się szybciej. Najbardziej istotną kwestią jest to, że doszło do naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, co stanowi wypełnienie znamion przestępstwa w zakresie, w jakim prokuratura prowadzi teraz je. A to jest artykuł 177, paragraf 2 kodeksu karnego. Przypominam jeszcze, że ucieczka z miejsca wypadku, nieudzielenie pomocy wiąże się z aresztem, który powinien zostać zastosowany. Niestety ten areszt nie został zastosowany. Państwo Zdziennicki i Gersdorf wiedzieli dokładnie, co może się zdarzyć, bo przecież stanowią najwyższy poziom prawników w Polsce, więc któż jak nie oni. I muszę Państwu powiedzieć, że nie można tej sprawy zostawić i nie można dopuścić do tego, żeby te osoby nie poniosły odpowiedzialności. Z oblotu dowiecie się bardzo wielu interesujących rzeczy, także zapraszam na film. Chciałbym Państwa prosić o rozpowszechnianie tego filmu jak najszerzej, żeby po prostu fakty dotarły do zarówno jednej, jak i drugiej strony. Być może skorzysta też z tego filmu prokuratura, mam nadzieję. Także pozdrawiam pana ministra Ziobrę, może się to do czegoś przyda. Ja dzisiaj widziałem tutaj niedaleko osobę w żółtej kamizelce, być może był to jakiś biegły, być może agent ubezpieczeniowy, nie mam pojęcia, ale najwyraźniej badał sprawę. Chciałbym też prosić Państwa o wpłaty na dwie zbiórki, które są pod filmem. Na kurację mojego ojca, który zachorował niestety na nowotwór złośliwy mózgu i dowiedzieliśmy się o tym zupełnie przypadkiem, będąc u okulisty. No, sprawa jest dosyć trudna, dlatego że nowotwór jest w takim miejscu, gdzie nie można go operować, także kuracja będzie konieczna. Mam nadzieję, że Państwo wesprą tę akcję. No i druga zbiórka to jest właśnie, na której mi bardzo zależy, to jest zbiórka Fundacji Nils Sine Numine, która zbiera pieniądze na pomoc dla sierot, które są w domach dziecka, dla polskich i ukraińskich dzieci, ale także chciałbym zwrócić uwagę, że kawa, która jest takim podarunkiem za wpłaty w tej akcji,
jest produkowana właśnie w Rwandzie, gdzie jest bieda, ale ta bieda ubogaca tych ludzi. Natomiast przydałoby się, żeby mieli oni przynajmniej edukację dobrą i podstawowe rzeczy jak woda i tak dalej. Pamiętajmy, że Rwanda przeżywała swego czasu po wizycie Jana Pawła II tragedię. Tam zaczęła się wojna, która trwała wiele lat, zginęło 2 miliony osób. Plemiona Tutsi i Hutu stanęły naprzeciwko siebie i zginęło bardzo wielu ludzi. Stosy ciał leżały na ulicach. Było znacznie gorzej niż na Ukrainie, ale te dwie wojny łączą się teraz ze sobą w jakiś taki dziwny sposób. Mam nadzieję, że niedługo wojna na Ukrainie się zakończy. Zapraszam Państwa do oglądania tego filmu i proszę o kontakt, jeżeli mielibyście jakieś sugestie czy pytania. No i też, jeżeli macie jakieś sprawy, które chcielibyście, żebym poprowadził, rozwiązał Wam, to proszę zgłaszać się przez profil na Facebooku, wyjęty spod prawa. Będzie też oczywiście link pod filmem, jak do mnie trafić. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Żeby zrozumieć, czy i kto przyczynił się do wypadku, musimy zrobić oblot. Startujemy w miejscu oddalonym o jakieś 150 metrów od miejsca wypadku. Nie widzimy go tutaj, ponieważ jest po prawej stronie. Odwracamy się na razie w stronę Warszawy i podlecimy w kierunku ekspresówki, żeby zobaczyć najbardziej bezpośredni najazd do miejsca wypadku. I tutaj widzimy ciężarówkę, która jest wyprzedzana przez samochód osobowy. Zaczyna się pas zjazdowy. Samochód osobowy wyprzedza ciężarówkę. Jest to wyprzedzanie przed skrzyżowaniem, ale w bezpiecznej odległości. Manewr został zakończony przed skrzyżowaniem. I tu widzimy cały węzeł Zambrów Wschód. Tu jest pierwsze skrzyżowanie, gdzie kończy się pas zjazdowy. I za chwilę mamy znak ostrzegawczy A6D, który ostrzega nas o tym, że za chwilę do ekspresówki dołączy się droga jednojezdniowa. I tam znajduje się drugie skrzyżowanie. Definicja skrzyżowania na tej drodze jest bardzo istotna dla całego zdarzenia. Tu jest zakaz wyprzedzania. Zakaz wyprzedzania, który jest odwoływany przez skrzyżowanie. I pytanie jest, czy któryś z kierowców naruszył ten zakaz wyprzedzania, zwłaszcza motocyklista? Można przypuszczać, że obrońcy Małgorzaty Gersdorf i Bogdana Zdziennickiego będą próbowali udowodnić, że kierujący motocyklem wyprzedzał tam, gdzie jest zakaz wyprzedzania. Sędziowie i prokuratorzy w Polsce często niestety odbiegają od litery prawa, tworząc tak zwaną radosną twórczość. Zepsujmy więc humor sędzi Małgorzacie Gersdorf i jej mężowi Bogdanowi Zdziennickiemu. Trzymajmy się litery prawa. Powołam się tutaj na opracowanie pana Ryszarda Dobrowolskiego, którego rysunek widzicie tutaj, a link do jego artykułu możecie znaleźć pod zdjęciem. Otóż skrzyżowanie, z którym mamy do czynienia w naszym wypadku, to jest skrzyżowanie w środkowej części rysunku. Jak widzicie, oznaczone jest czerwonym prostokątem. Oznacza to, że motocyklista wykonywał manewr wyprzedzania samochodu pana Zdziennickiego prawidłowo, natomiast pan Zdziennicki, nie wiedzieć czemu, zjechał wcześniej na lewy pas, utrudniając wyprzedzanie motocykliście. Z lewej strony kadru widzicie na jezdni długą czarną linię, która wyznacza miejsce, gdzie już motocyklista hamował. Tu widzicie przy białej linii ciągłej pasu, który jest skierowany w stronę Białegostoku, że motocyklista hamuje. Tak więc przed nim pojawił się samochód i motocyklista widział, że musi zahamować. Tutaj mamy miejsce, gdzie motocykl dojeżdża wraz z motocyklistą do miejsca, do
metalowej bariery odbija się. Ta plama to jest miejsce, gdzie leżał motocyklista, a tutaj widzicie u góry od ciągłej linii białej jest skośna czarna linia, która wędruje na dół. Jest to ślad motocykla. Proszę zauważyć, że ten ślad motocykla coraz bardziej się zwiększa i staje wyraźny. Oznacza to, że motocykl przebył drogę od jednej barierki do drugiej barierki, co oznacza, że musiał przekroczyć kierunek jazdy Bogdana Zdziennickiego. Widzimy tutaj na przybliżeniu linię, która zbliża się coraz bardziej do pasa środkowego. Jest już na pasie środkowym i tu już jest szersza, przekracza pas środkowy i to jest miejsce, w którym Bogdan Zdziennicki miał ten motocykl przed sobą. Proszę zobaczyć, ile metrów jeszcze zostało do miejsca, w którym motocykl się zatrzymał. Zobaczmy to miejsce z szerszej perspektywy. Dojeżdżamy do miejsca, w którym leżał motocyklista. Niestety ta plama to jest to miejsce. Od lewej krawędzi ekranu przy białej linii zaczyna się ślad sunięcia się motocykla po uderzeniu od barierki. Kierowca został w zasadzie w miejscu, dlatego pewnie zginął. Słysząc wypowiedzi pani Małgorzaty Gersdorf, można by odnieść wrażenie, że cały incydent był bardzo krótki. Pytanie jednak, jak długo sunął się motocykl od odbicia się od barierki aż do miejsca, w którym się zatrzymał na drugiej barierce. I za chwilę to zobaczymy. Tu właśnie widzimy miejsce, w którym motocykl wyprzedzał samochód pana Zdziennickiego i po w zasadzie kilkudziesięciu metrach, 20-30 metrach zatrzymał się. Tu mamy trochę wyższy plan i za chwilę zajrzymy za barierę dźwiękochłonną. W tym miejscu właśnie motocykl zatrzymał się na barierach. Powinniśmy sobie teraz zadać pytanie, czy prawdą jest to, co mówiła pani Małgorzata Gersdorf, że w zasadzie oni widzieli jakiś odłamek gumy. Wiemy, że gumy nie mogli widzieć, bo motocykl nie był gumą. Jak wiele widzieli. Pamiętajmy, że motocykl waży naprawdę dużo, to nie jest zabawka. Ma swoje wymiary, jego kierownica ma szerokość około 70 cm. Jeżeli coś, co waży ponad 200 kg, przesuwa się przed samochodem, trudno tego nie zauważyć, zwłaszcza, że kierowca zajmuje miejsce przy lewej stronie samochodu i przez swoje okno widzi naprawdę dużo, przez boczne okno. Więc jeżeli jakiś obiekt wielkości motocykla przesuwał mu się obok samochodu, musiał go zobaczyć. Jeśli go nie widział, to znaczy, że złamał inny przepis, który zobowiązuje go do obserwacji jazdy. Tutaj widzimy, jeszcze raz do tyłu, długość linii. Tutaj, gdzie jest ta strzałka, właśnie nastąpiło uderzenie. Od miejsca, gdzie nastąpiło uderzenie, do miejsca, gdzie motocykl się zatrzymał, minęło 190 metrów. Czyli około 200 metrów trwało całe zdarzenie, gdzie zarówno motocykl, jak i samochód przebyły naprawdę długą trasę. I należy powiedzieć, że za długą, dlatego że całe wydarzenie od momentu uderzenia motocykla do zatrzymania jego na barierce zajęło 5,5 sekundy. W tym czasie przebył on, a również samochód pana Zdziennickiego, drogę około 200 metrów. To oznacza, że średnia prędkość na tym odcinku wynosiła 130 km na godzinę. I to przy założeniu, że oba pojazdy tak naprawdę wyhamowały prawie że do zera. Oznacza to, że w początkowym momencie
tam, gdzie było zderzenie, zarówno motocyklista, ale przede wszystkim pan Bogdan Zdziennicki jechali znacznie wyżej niż dopuszcza na tym odcinku norma prawna. A przypomnijmy, że prędkość dozwolona na drogach ekspresowych to jest 120 km na godzinę. Wypadek by się nie zdarzył, a motocyklista nie poniósłby śmierci, gdyby Bogdan Zdziennicki jechał tak jak ten samochód w kolorze niebieskim. Prawym pasem, tak jak nakazują polskie przepisy ruchu drogowego. Na drodze, gdzie są dwa pasy ruchu, trzy pasy ruchu, kierowcy mają przecież obowiązek zajmować miejsce jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, a nic nie usprawiedliwiało Bogdana Zdziennickiego, by zjechać na lewy pas. Przyjrzyjmy się, jak radzili sobie inni kierowcy z tym odcinkiem. Tutaj ciężarówka skręca prawidłowo na pas zjazdowy. Jasny samochód jedzie prawym pasem, tak jak powinien jechać Bogdan Zdziennicki. Podobnie samochód czerwony, który jest wyprzedzany przez ciemny samochód osobowy, a za nim jedzie autobus, też prawym pasem. Następny samochód zabiera się do wyprzedzania autobusu. Czy zrobi tam wykroczenie? Nie widać stąd. Następny ciemny samochód jechał niepoprawnie. Miał zbyt dużo wolnego miejsca na prawym pasie. Te dwa samochody jadą poprawnie, prawym pasem. Także i ten trzeci. Natomiast tamten samochód prawdopodobnie pojechał za szybko. I mieliśmy do czynienia tam też z zajechaniem drogi, jeżeli Państwo widzieli, jednemu samochodowi przez drugi. Te samochody jadą poprawnie. Natomiast ten jest przykładem typowego mistrza lewego pasa. Wystarczyłoby, żeby sędziowie jechali tak, jak pierwszy lub drugi samochód. Kierowca motocykla nie miałby problemu z wyprzedzeniem ich i pojechałby bezpiecznie dalej. A tak dalej pojechali Małgorzata Gersdorf i Bogdan Zdziennicki, nie udzielając pomocy motocykliście, który niestety zmarł. Na koniec zobaczmy, jak radzili sobie tutaj inni kierowcy. Jeden samochód przyjechał po prawym pasie, następny samochód jechał też po prawym pasie. Kolejny. I czwarty samochód. Nikt nie miał problemów z jechaniem po prawym pasie. Ten czerwony samochód wyprzedza akurat ten samochód, który miał rower na bagażniku. Reasumując, możemy tutaj jeszcze popatrzeć na słupki kilometrażowe, które ten słupek stoi przy miejscu, gdzie leżało ciało motocyklisty. Jeżeli będzie to komuś potrzebne, to może sobie zapisać dane. Mam nadzieję, że dojrzy, jakie są cyfry na słupku kilometrażowym. Reasumując, wypadek zdarzył się z powodu tego, że kierowca samochodu nie obserwował, a co jest jego obowiązkiem, nie obserwował otoczenia samochodu. Widział tylko prawdopodobnie ciężarówkę i dlatego zjechał w lewo na 99%. Natomiast na pewno nie obserwował, tutaj mamy kolejny słupek kilometrażowy, natomiast kierowca nie obserwował z pewnością tego, co działo się za samochodem, bo gdyby zobaczył motocyklistę, to by nie zajechał mu drogi albo by mu ustąpił drogi. Najbardziej prawdopodobną wersją jest jednak na 99% zajechanie drogi przez Bogdana Zdziennickiego motocykliście, ponieważ już na dłuższy czas przed kolizją widać było ślady hamowania. Tak więc wiemy na pewno, że motocyklista nie wpadł tak po prostu sobie pomiędzy barierki a samochód Bogdana Zdziennickiego. Doszło natomiast do zdarzenia, które wywołało nagłą reakcję motocyklisty,
A z tego wniosek, że Bogdan Ścinnicki nie tylko poruszał się po pasie lewym jezdni, ale też wjechał na niego bezpośrednio przed przejazdem, przed skrzyżowaniem. No to na tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług. Pamiętajcie, wyjęty spod prawa.